Pioruny. Każdy z nas wie, jak wygląda piorun. To piękne zjawisko, które pojawia się zazwyczaj w czasie burzy i jest tak naprawdę bardzo niebezpieczne. To nic innego, jak bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, którym zazwyczaj towarzyszy grzmot. Mogą przybierać przeróżne kształty, od prostych linii do skomplikowanych układów przypominających gałęzie. Powstają w chmurach burzowych, gdy wieje w nich bardzo silny wiatr powodujący, że woda i drobinki lodu zawarte w chmurze trą o siebie, stwarzając elektrododatni ładunek chmury. Pioruny powstają również w czasie burz pyłowych. Wtedy za piorun odpowiedzialne są drobinki pyłu, które trą o siebie w czasie wiatru. Przy wybuchach wulkanów lub pożarów lasu tworzą się chmury gazowe oraz złożone z popiołu. W nich także mogą pojawiać się pioruny. Pamiętaj, że pioruny są bardzo groźnym zjawiskiem w przyrodzie i trzeba się przed nimi chronić.